Szymon, jak myślisz, kto może być najlepszym przyjacielem człowieka? Jakieś zwierzę? Pies. Pies. A człowiek może być? Tak. Człowiek? A ty, kto jest twoim przyjacielem? Mama. Mama? A dlaczego mama jest twoim przyjacielem? Bo co razem robicie? Pracujemy. Pracujecie, a co robicie? Myjemy, sprzątamy. I przyjaciela trzeba lubić? Szanować. Super. Lubisz też? Tak. Adaś, kto może być najlepszym przyjacielem człowieka? Wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci. A jakie zwierzątko? Ja lubię wszystkie. Wszystkie lubisz zwierzątka? A kto jest twoim przyjacielem, Adaś? Bartek Cybulski i jestem Marcel. I to są twoi koledzy z przedszkola? Tak. Za co ich lubisz? Albo co razem robicie? Bawimy się, a czasami on mnie nie lubi. A dlaczego? I Bartek też. A czemu cię nie lubi? Ale czasami lubią. Adrian, powiedz mi, kto może być przyjacielem? Drugi człowiek? A jakie zwierzątko? Piesek. Piesek. A ty masz przyjaciela? Tak. I kto jest twoim przyjacielem? Pieska. I jak piesek się nazywa? Tusia. I jak wygląda? Jest mała? Duża? Mała. Mała? Jakie ma kolory? Szary. Szary. I co robicie razem? Bawię się. Bawisz się? Chodzicie wspólnie na spacery też? Tak. Kochasz swojego pieska? Tak. A za co? Bo jest miły. Wojtek, kto może być najlepszym przyjacielem człowieka? Drugi człowiek? Tak. A jakieś zwierzę? Pies. Jakie na przykład? Pies. Pies. A kto jest twoim przyjacielem? Szymek. Szymek. A twój kolega z przedszkola? Tak. I co razem robicie? Bawimy się. W co się bawicie? Chowanego. Bartuś, kto może być najlepszym przyjacielem ciebie? Drugi człowiek? Tak? Można lubić jakąś osobę? Bartusz, a zwierzątko może być przyjacielem? Jakie zwierzątko może być przyjacielem? Takie na czterech łapkach szczekające. Jak się nazywa to zwierzątko? Piesek. Piesek. A kto jest twoim przyjacielem? Z tej grupy? Z tej grupy, albo z podwórka, z domu. Kto? Szybuś. Szybuś? Z tej grupy. Co razem robicie? Bawimy się. Bawicie się? I co robicie razem jeszcze? Ale w co się bawicie? Może tak? Chowanego? Tak. Samochodami? W belka. W belka, kibelka.